Patrzcie to, dosłownie w tym momencie gość mi zamknął autostradę. A tu jak zwykle, słuchajcie, na tej dwunastce. A tu jeszcze może nagram dla kolegi, bo zawsze pyta. Przy okazji pokażę wam toalety, jak wyglądają w takim mopie. A plan wygląda następująco. Dzień dobry Państwu, witam Państwa w kolejnym vlogu. Słuchajcie, mamy kolejny dzień, kolejnego vloga. No i zaczynamy go od wyjazdu oczywiście z firmy, w której się ładowaliśmy. Załadowaliśmy towar do Polski, jedziemy do Polski. To jest bardzo dobra wiadomość. A tymczasem lecimy, słuchajcie, do portu, tak? Zaraz dostanę jeszcze informację od spedytora, do którego portu lecimy. No i co? I tak będzie wyglądał, słuchajcie, ten vlog, ten dzień i tak dalej. Zobaczymy, co się uda dla was nagrać. Może coś ciekawego się wydarzy, jak zwykle, zresztą ostatnio. Teraz, no, taką na pewno ciekawą dla mnie opcją jest to, jak będzie wyglądała sytuacja w porcie. Jak będzie wyglądała cała odprawa. Myślę, że was powinno to też interesować. A jeśli was interesuje, to zostańcie ze mną na odcinku. Można powiedzieć, że trochę wiszę wam podsumowanie wczorajszego dnia i dzisiejszego, początku dnia tak naprawdę, bo jest 15, prawie 16 godzina czasu, no, tego naszego jakby polsko-lokalnego, a tutaj tego, no, niestety 14:45. Dlaczego niestety? No zeszło się. Myślałem, że zrobię pauzę, po pauzie odbiorę naczepę i pojadę, tak? Okazuje się, że nie, no bo oczywiście musiałem zrobić sobie wiadomo co. Oczywiście ta firma robi to co mam na myśli. Można tam u nich to zrobić. I cały ambaras jest taki, że wszystko jest ok, no nie ma problemu. Firma oferuje takie usługi i to się chwali tak naprawdę, no bo nie trzeba gdzieś tam latać po jakiś nie wiadomo czym, tylko jedzie się na firmę ładować, na miejscu się robi to, co się zawsze robi w ostatnim czasie i dziękuję, tak? Mały myk jest taki, że ekipa przychodzi od 12. Leciutko się spóźnili, bo przyszli o 13. Łatwo policzyć, że się zeszło. Długo czekaliśmy na dokumenty z urzędu celnego, no bo wiadomo sytuacją jest fakt, że takowe dokumenty muszę mieć, żeby się przeprawić do Francji, żeby ten legalny ładunek mógł dojechać do... Znaczy, no, legalnie ładunek, żeby mógł dojechać do Polski, tak? To trzeba zrobić tą odprawę celną. I no i niestety wygląda to, jak wygląda w ostatnim czasie, że wszędzie w tych firmach... Znaczy, może nie wszędzie, ale w większości firm rzeczywiście jest bałagan i każdy się z tym boryka. A jak nie każdy, no to większość. Te kolejki się nie tworzą z niczego, na tych lotniskach, na tym wszystkim, gdzie tworzą się jakieś bufory i tak dalej. No, niestety. No i po wszystkich tych całych ekscesach przyszedł czas na odebranie naczepy. To wiecie z poprzedniego vloga, że podczepiłem naczepkę. Na sam koniec tego vloga powiedziałem, że podczepiłem. No i się pożegnaliśmy, tak. Kontynuacją jest dzisiejszy vlog, który teraz oglądacie. No i jedziemy, słuchajcie, jedziemy na Eurotunel. Dostałem wiadomość, że jedziemy na Eurotunel, także na Eurotunelu będziemy się przeprawiać i później jedziemy do Bolonę, do CWEP na kontrolę, tak? Jak widzicie, trochę za oknem się aura zmieniła. No bo już trochę wyjechaliśmy, tak powiem. Słuchajcie, 1,1 km do parkingu. Właśnie czynimy to. 3 minuty na tacho. 3 minuty zostały na wjechanie i zaparkowanie. Zrobimy sobie, słuchajcie, pauzę 45 minut. I ciśniemy dalej. Musimy zdążyć na 9 godzin do portu Eurotunelu. Tak jest. Taki mamy dzisiaj zamiar, bo
I tak dzisiaj wykorzystam czas na... Oj, przepraszam, nie tym pasem. Wykorzystam i tak dzisiaj czas na dyszkę, dlatego, że muszę zrobić odprawę. Znaczy badanie fitosanitarne. Czy jakoś tak, w tym SIVEP. Miejsce docelowe będzie po lewej stronie. O, tam jakimś ktoś ścigantem. GSX-er chyba. Ciemno jest, nie widzę, ale chyba GSX-er. Po lampie poznaję. O, słucham. Znajdziemy jakieś tu miejsce na 45. Owszem, owszem, w każdej chwili. I zobaczcie, minuta jazdy. Wbijamy pauzę. Jest. To się po prostu nazywa precyzja. Startujemy, panowie, po pauzie. I panie, 56 minut żeśmy stali. Ale wyjeżdżamy. No i dobra, teraz słuchajcie, ku wyjazdu. Ku Eurotunel. 614. No to jakieś przepompowywanko idzie. Czyżby dieselko. Słuchajcie, jadę. Jadę teraz na Eurotunel. I jest... Wiecie, challenge accept, że tak powiem. Wyzwania... Ciąg dalszy. 361 km na 4,5. Musimy to zrobić na 4,5. Nie ma innego wyjścia, bym powiedział. Czy no jest możliwość pójścia na dychę, i, ale wiecie, no, wolałbym nie. Wolałbym dojść, nawet jeszcze zaoszczędzić trochę czasu. Tam przed portem będzie kawałek takiego wolniejszej jazdy, ale pociśniemy tam nocą, to wiecie. Zresztą co ja będę wam tłumaczył. Wiecie, jak to jest w Anglii. Wiecie, jak się jeździ. Nie ma co się opierniczać. Tu macie stację. Spoko, parking. Ostatnim razem, jak byliśmy w Anglii, to tutaj też wam nagrywałem. Pokazywałem wam też ten parking i pokazywałem go jeszcze wam. Co? Patrzcie to. Dosłownie w tym momencie gość mi zamknął autostradę. No ja tym zjazdem miałem, kurde, pojechać. Grubo. Dobra, widzę, że już rozstawili znaki z objazdem. Także robimy objazd tutaj w lewo. No to już możemy pewnie się pożegnać z tym, żeby na 4,5 to dojść. No dobra, robimy co możemy. Zobaczymy, co to będzie. Jestem, słuchajcie, w porcie na Eurotunelu. Wszystko poszło elegancko, sprawnie. Tak, jak powinno to wyglądać. Tylko taka jedna menda się trafiła, społeczna. Normalnie nie mam sił. Jeżeli jest znak 30 mil na godzinę ograniczenie w Anglii, to nie oznacza, że trzeba jechać 30 km na godzinę. Naprawdę. Wszyscy bez testów, bo tam są dwie rajki. Jedynka idzie bez testu, dwójka idzie z testem. Wszyscy, co mają test, idą dwójką. I wszyscy, co nie mieli testów, sobie szli jedynką i tam nie trafiła im się menda i tam szli 9 dych. Chociaż mieli 30 na godzinę ograniczenie. Masakra jakaś. A my jechaliśmy 30 km na godzinę. Ruszamy? Ruszamy. Wjeżdżam na pociąg. Tak na szybko wam powiem, bo i tak nic nie widać za oknem.
Jestem już we Francji, przeprawiłem się elegancko. Zdziwiło mnie to, że nie ściągnęli mnie na ten pierwszy CVEP tutaj na Eurotunelu, tylko po prostu kazali mi jechać dalej. I tyle. Dziwne. Nie wiem, czy nie będzie z tego jakiejś afery. No ale jadę na CVEP w Bolonę, także to też może wykluczać. Chociaż no, poprzednim razem jechałem do tego Bolonę, do CVEP i tutaj w porcie również musiałem zjechać. Co prawda oni nie dali mi tutaj żadnych jakichś niewiadomych dokumentów, ale no wiecie, no, jakaś tam kontrola, może sprawdzili, czy wszystkie, czy cały komplet jest. To jest no, dziwna sytuacja, tak? Tak jakoś tak wiecie. Jadę z taką jakby niepewnością, nawet chciałem zjechać, znaczy myślałem, żeby zjechać tak dla pewności tam na tą kontrolę, ale no mówię, dobra, nie będę się, wiecie, na siłę pchał, tak? Słuchajcie, jest 2:57, już normalnie ledwo na oczy patrzę. Czy nie chce mi się jakoś bardzo spać, ale jestem zmęczony, taki wiecie, nie mam na nic siły. A tu jeszcze 29 km. Niby na tamtą pokazuje 34, ale w ogóle ma rację i 28 będzie, tam inaczej trochę pojedziemy i będzie też git. Nie łamę z przepisów, bo po prostu tamtą jedzie już tak wiecie, naokoło tam cuduje cudawianki i niepotrzebnie. No ale nic, słuchajcie, widzimy się na miejscu. Dobra panowie, ostatecznie, panowie i panie, ostatecznie wygląda to tak. Tam jest ten budynek, w którym mam zrobić tą kontrolę fitosanitarną. Tu stoi Mieciu i odpoczywa. Ja również idę się kładę spać i odpoczywać, jestem padnięty. Widzimy się rano. Dobra panowie, sytuacja i panie też, zapominam zawsze o panie. Sytuacja wygląda następująco. Właśnie wyjeżdżam z kontroli, kontrola polegała tylko na podjechaniu pod rampę z zamkniętymi drzwiami, żeby oni mogli sobie sprawdzić plombę z pozycji magazynu, a nie z pozycji parkingu. No i wracam na parking, około godziny trzeba będzie poczekać na dokumenty z odprawy celnej. No i tyle tak naprawdę. I będziemy jechać już w stronę Polski. Akurat sobie zrobię kawkę. Idzie to pięknie, powiem wam, idzie to pięknie. Od razu po dziewiątce mnie wzięli, także spoko. Ale brudne lusterka, zaraz trzeba będzie jeszcze lustereczka ogarnąć. O, i dobra, profesorskie parkowanie. Dobra, wyjeżdżamy, słuchajcie, jedziemy w stronę Belgii. Na Belgii musimy troszeczkę dotankować dieselka. Troszeczkę się zeszło, miał zejść się godzinę, zeszło się trochę dłużej. No ale się w końcu udało, tak? Wyjeżdżamy. W miarę jakoś to poszło, tak wiecie. Bezstresowo, bym powiedział. Po 90 metrach skręć w prawo na rondzie i zjedź pierwszym zjazdem N1. No, zobaczcie, jaka skania. A w Francji dużo ich jeździ. Skręć w prawo na rondzie i zjedź pierwszym zjazdem. Wyjeżdżamy. W końcu jedziemy w stronę Polski. A co tu szyberdaszek otwarty, dlatego tak głośno. O, zobaczcie, tam sobie stałem elegancko obok tej renóweczki. W ogóle taka fajna pogoda jest. Niby jest 8 stopni, ale słoneczko ładnie daje. Świeci pięknie. Mewy dają czadu. Mordę drą, Boże, całą noc darły tą swoją gębę. Nie dało się spać, jak ja nienawidzę mew. Przez tą miejscowość. Przejedź przez rondo. Bo tak to mi nigdy nie przeszkadzały. Ale już kilka razy miałem tą przyjemność kimać w tej miejscowości. Na jakimś parkingu, czy właśnie tutaj pod tym CVEP-em. Także wiem co się z czym je i te mewy. Współczuję mieszkańcom. Współczuję mieszkańcom. A tutaj co? A tu jakiś koreczek, słuchajcie. Wyjechałem przed chwilą ze stacji, tankowaliśmy dieselka. Przejedź przez rondo i zjedź drugim zjazdem N390. Aby tradycji stało się zadość, zawsze ta nawigacja musi nam przeszkadzać. Zatankowałem trochę diesla, słuchajcie, cena była dosyć duża, 1,5 euro za litr, to jest ogromna cena za diesla. Dlatego dolaliśmy to do 200
i jadę na Oldenzaal i na granicy w Niemczech, słuchajcie, doleję sobie więcej, tak aby dolecieć do Polski i w Polsce zatankuję już więcej, tak żeby starczyło na dalszą część trasy, bo nie kończy się moje kółko na rozładunku, ale to wam wszystko pokażę, zobaczycie co będzie dalej. Mamy jakąś taką ekstra robotę, w sensie gratis, dorzucili nam coś. Zjechałem sobie, słuchajcie, na 45. Zobaczcie jak jest zapchany parking, normalnie na osobówkach się stoi w ten sposób. Masakra jest po prostu na dzikusie, żeby tak zawalone było. Aż niemożliwe. No możliwe, zobaczcie jaki syf ogólnie tutaj jest. Nie wiem czy będzie coś widać, ale ogólnie syf jak ale to jest powód dlatego, że tu na każdym tym powinien stać śmietnik albo tutaj, no zobaczcie, ja tutaj stoję, a kosz jest dopiero tam, gdzie jest ten kebab, czy tam, nie wiem, jakaś tam restauracja, nie wiem. No ale ta odległość robi niestety robotę. Znając życie, wiem jak to wygląda po prostu na parkingach, że jest lenistwo i czasami tak jak widzę, obserwuję, to lepiej rzucić butelkę przez okno niż taki kawał iść. No niestety są tacy ludzie. No i wyjechałem z parkingu. Akurat jak jeszcze byłem na parkingu, mówię, chciałem wam go tam trochę więcej pokazać, ale żona zadzwoniła, no to trzeba było pogadać. Wiecie jak jest, nie widzi się z żoną dosyć długo człowiek, to jeżeli żona wychodzi z pracy, to dzwoni, dzwoni się i się rozmawia. Ale może teraz nie o tym. Jadę, słuchajcie, zostało mi teraz tak, mógłbym jechać 4:24, jak widzicie teraz, czasu do następnej pauzy 45, zrobić ją i bym sobie aktywował bardzo mało czasu, bo niestety nie mam 15-godzinnego czasu, a tylko i wyłącznie czas 13-godzinny, a że wiecie, podjechałem pod rampę, później długo czekałem na te papiery, później czekałem na coś, czego nie wiedziałem, na co mam czekać, wiecie, ten cały czas pracy się tak wykorzystywał bez sensu. No i niestety nie opłaca mi się później robić te kolejne 45 i aktywować tego krótkiego czasu, tylko wyjechać, teraz najlepszym właśnie rozwiązaniem to jest właśnie wyjechać te 4:30, które zostało nam dane po tej pauzie 45, no i stanąć sobie na pauzę 11, no bo już nie mam 9. No i taki jest plan, tak? Zobaczymy jak to, co z tego wyniknie. Jestem bardzo blisko w sumie granicy z Holandią i sobie kupiłem eurowinietkę. No i co? No i chwila, moment, zaraz będziemy w Holandii. Zobaczymy jak się tą Holandię będzie robiło. Zobaczymy w jakim czasie uda się ją w ogóle zrobić. I dokąd się uda dolecieć. Niestety ja wiem, że jak wlecę tam od 30, tam od Oldenzaal do Niemiec, to tam są autohofy. Nie powiem, że nie, ale dzisiaj jest piątek i obawiam się, że piątek to jest taki, ja wiem, że to jest też dzień powrotów, ale te powroty już powinny być gdzieś pod granicą z Polską, a nie pod granicą z Holandią, lecz ja wiem też, no ja też wracam, tak? Także widzę co się dzieje. Dzisiaj robiłem jakby Antwerpię, w ogóle nie jechałem przez Antwerpię, jak przez całe te wiecie, korki, tylko omijałem ją tutaj tymi tunelami, które kiedyś wam pokazywałem, tam jakby z lewej strony Antwerpii, no bo po prostu tyle samochodów jedzie, są takie ogromne korki, że no masakra jest, masakra, ogólnie dzisiaj jest masakra z parkingami, sami teraz widzieliście też tego dzikusa, na którym no po prostu było tyle pozajmowanych miejsc, że no cudem też się udało tam stanąć, ktoś wyjechał tak naprawdę i ja zaparkowałem, podejrzewam, że mogła stać też tam wcześniej osobówka i po prostu wyjechała ta osobówka i po prostu ja wjechałem, bo widać, że to takie miejsce, no na pewno by było zajęte, tak, bo widziałem też później, jak wyjeżdżałem, że wszystkie inne miejsca zajęte, tylko to było wolne. Ogólnie to jak oglądacie moje vlogi
ostatnie z całej tej podróży po Anglii, po Szkocji, no ogólnie po wyspie, no to jedyny wniosek, jaki się ciśnie z tego wszystkiego, to zmęczenie, tak? To jest takie jakby słowo zebrane ze wszystkich tych wydarzeń, to mocne zmęczenie, ze względu na to, że wiecie, no jazda była to trochę nocna, to trochę poranna, a to spanie i odpoczynek po odpoczynku, pauza 24, a tak naprawdę ponad 30 godzin, taka wiecie, zdezorganizowana w środku jakiegoś cyklu, gdzie tak naprawdę jej nie powinno być, no i taka kombinacja no zupełnie w ogóle niepotrzebna. No i taka męcząca, no to po prostu mocno męczy. I ja się czuję taki, wiecie, wymęczony. Jakoś tak nie mogę się podczas tej nocy nawet zregenerować. Dzisiaj też ten poranek, wiecie, no od rana ktoś przyszedł po dokumenty, ktoś ze spedycji zadzwonił. No wiecie, no spedycja śpi w nocy, a ja jechałem w nocy, no i oni jakby nie przewidzieli tego, że kurde, ja mogłem spać. No i to takie, wiecie, no człowiek się nie może zregenerować, a to coś, a to ktoś, a to ktoś, wiecie, no nie każdy wie też, znaczy nawet nie ze spedycji, ale na przykład, nie wiem, ktoś z rodziny do mnie zadzwoni, czy ktoś ze znajomych do mnie zadzwoni, bo tak się też zdarza, zadzwoni i pogada. I też nie wie, że czasami ja na przykład w dzień śpię, tak, no bo to też jest ciężkie do przewidzenia, mój sen no jest tak zdezorganizowany, tak nie jest regularny, że czasami jest, wiecie, to zmęczenie spowodowane tym właśnie niespaniem o normalnych porach, tak, tylko tu trochę, tam trochę, tu trochę, tam trochę, tutaj 15 godzin, tu 3 godziny. I tak, wiecie, to jest takie średnie, bym powiedział. Ja narzekałem kiedyś właśnie na jazdę na busie, nie, że busem to się tak jedzie się, czek. No tam rzeczywiście zmęczenie było spowodowane brakiem snu, a nie dezorganizacją. Bo w busie, jeżeli chodzi o spanie, no to ciężki temat, nie? Zresztą chyba sporo osób, kto przeszło przez busy, to wie, że ta praca chyba polega na tym, żeby troszeczkę jeździć, troszeczkę, czasami nawet bardzo wysilonym. Ostatnio nawet sporo wypadków jest tych busów, nie wiem, czy rzeczywiście znowu powróciły na Europę, bo znowu był taki czas, że tych busów było jakoś tak mało na tej Europie, a teraz znowu jakoś tak, nie wiem, czy to odżyło, czy co, no nie wiem, no dosyć dużo ich po prostu widzę. Jestem, słuchajcie, na parkingu w Niemczech, ale nic nie nagrałem po drodze, jestem wykończony. Kładę się spać i widzimy się rano. Dzień dobry Państwu, o poranku. nie, takim poranku już. Jest godzina 11, prawie za dwie dokładnie. Jadę, słuchajcie, wyjeżdżam z parkingu. Dlaczego tak późno? Słuchajcie, zaspałem 20 minut. Jak można zaspać na pauzie 11-godzinnej? No można. Można, powiem Wam, że można. Już nieraz mi się zdarzyło. Człowiek jak jest zmęczony, niedospany, jakby to można nazwać, to kiedyś będzie musiał odespać. 5:30, prawda? P30, kierunek Melwest przez 39 km. No i to była ta noc. A słuchajcie, stałem na dzikusie. Wrażenia? Nie wiem, normalnie spałem jak zabity. Przeszedłem auto dookoła, wszystko w porządku. Także chyba się nic nie wydarzyło, co złego, co mogło się wydarzyć. Paliwo jest, to jest najważniejsza rzecz. Ale też przyjechałem na niego ostatnie dwie rajki. To też rajki, które ktoś wyjechał na noc, nie? No bo za dupami już wszyscy stali, za moimi dupami też. Także nikt nie mógł, przejeżdżając za dupami, zaparkować. No ja zawsze, wiecie, już mam taką zasadę, że już po najgorszej linii idę, czyli jak ktoś na przykład wyjedzie na nocną, no to będę musiał parkować na prawe lustro. No i tak zazwyczaj mi się też udaje zaparkować. Taki mój patent, możecie brać jak swój, nie ma problemu. Tak zazwyczaj mi się też udaje właśnie i tym razem tak było. Widać, że nawet tak pokątnie patrząc, to nawet, że z jednej firmy panowie musieli być, bo dwie rajki obok siebie były wolne.
czyli umówili się, albo koledzy umówili się, dobra, wyjeżdżamy. No dobra, to wyjeżdżamy. No i pojechali, nie? Tak też się zdarza. No dobra, słuchajcie, ja sobie lecę w stronę Polski i jak będę miał coś ciekawego dla was, to się odpalę. Widzimy się później. Zobaczcie, tutaj mijam dzika. Trochę jeszcze miejsc jest, ale zobaczcie to, jaki gabaryt stoi. Ale już tak to tak na kim dziku stoi tyle samochodów, to znaczy, że na pompach będzie ich dużo, dużo więcej. Dobra, mamy, słuchajcie, drogowskaz na zjazd na parking. Coś tam dla was nagram, coś tam wam pokażę. Jeszcze się chyba policaj przed nami trafił, tam z daleka widzę, czy mi się tylko wydaje? Może mi się tylko wydaje. Dobra, na szczęście mnie nie ściągnęli. Skręcili sobie pod dystrybutory. Znaczy zawrócili pod dystrybutory. Całe szczęście, tak powiem. Zobaczcie, jak wygląda parking. No i tu stoją po prawej są wolne rajki i tu po lewej. Dobra, tu są po lewej stronie staniemy. Skręć w prawo. I elegancko stoimy. Słuchajcie, miałem wam pokazać parking, ale patrzę, przypominam sobie, że już wam go pokazywałem, tego Mischendorfa. A teraz po prostu postaram się wam go tak pokazać objazdowo. Widzieliście wjazd, a że pauza 45 wyszła, to pokażę wam też wyjazd z tego parkingu. No i on się tak będzie prezentował. Tutaj bardzo krótko tego wyjazdu będzie, bo tak naprawdę to większą część wam pokazałem, jak wjeżdżałem, także. A tu jak zwykle, słuchajcie, na tej dwunastce cuda się nie zdarzają. Niestety, trzeba jechać wolniej. I słuchajcie, jesteśmy w Polsce. Wjechaliśmy właśnie przez granicę i mamy, słuchajcie, pierwsze kilometry pokonujemy po polskiej ziemi. To jeszcze może nagram dla kolegi, bo zawsze pyta pod każdym odcinkiem, czy foczki są. No to już sprawdzamy. Tutaj gdzieś zazwyczaj stoją. Tutaj chyba po lewej, a nie ma. Tu po lewej nie ma. Tu też po lewej stronie chyba stały, to też nie ma. No i tutaj stały też nie ma. Także kolego, dzisiaj foczek nie ma. Zatankowane i można jechać dalej. Idziemy coś zjeść. Głodny jestem. Ciemno się już robi. Już można powiedzieć, że się zrobiło ciemno. No i rozkminiam, co sobie zjeść po drodze, bo nie robiłem nic na świecku.
Niby zjadłem na tej pauzie 45, którą zrobiłem jeszcze przed granicą z Niemcami, ale jakoś tak jestem niedojedzony i rozkminiam, co tu zjeść. No i teraz też mam taką prośbę do Was, bo dzisiaj na pewno coś wybiorę sam, ale na pewno wiele osób tą drogą podąża. Jak wiecie, ja tutaj tą trasę Świecko-Warszawa robię bardzo często. Zazwyczaj tędy wyjeżdżam. Można powiedzieć, że nawet 90% moich wyjazdów odbywa się właśnie A2. No i tak z ciekawości zapytam, gdzie coś można dobrego zjeść. Bo rzeczywiście na Świecku to nie ma co za bardzo, jeżeli chodzi tutaj o tą restaurację. To taka ona, wiecie, jest, bym powiedział, no, od biedy, że coś idzie zjeść, tak, ale generalnie to nie jest jakiś szał. No i myślę o czymś, co można by było zjeść gdzieś, wiecie, po drodze do Warszawy. No wiecie, są te McDonald's, są KFC, jest Burger King, no ale to jest fast food, tak? Myślę tutaj o jakimś takim obiadowym miejscu. Zatrzymałem się na drugą pauzę 45, a właściwie pół godziny, bo 15 minut wyszło mi pod dystrybutorami, tak naprawdę podczas tankowania, bo tam też pauza się rysowała. No i muszę Wam powiedzieć jedną rzecz, że dzisiaj zakończymy swoją jazdę i będziemy robić pauzę 24. Nie musimy, znaczy i tak będziemy musieli kiedyś ją zrobić, ale będę musiał, ale mogę zrobić ją wcześniej, bo będę musiał pojechać po tej pauzie na bazę, zostawić tą naczepę, wziąć inną naczepę i z tą inną naczepą pojechać rozładować towar, a tą naczepę pojedzie ktoś inny rozładować do Bielska, a ja zabiorę inną. O, jeszcze światełka się nie zgasiły. O, teraz. No. I co? No i tak to będzie wyglądało. Teraz, słuchajcie, muszę sobie coś przekąsić, bo po drodze znowu nic nie zjadłem. Tak jechałem i tak, to nie, tu nie, tu nie, tu nie, tu nie. I tak jechałem. Ja się zatrzymałem na dzikusie i muszę coś zjeść takiego, wiecie, z lodówki co mam. Ale mam dużo jeszcze jedzenia, także nie ma problemu. Przy okazji pokażę Wam toalety, jak wyglądają na takim mopie. Tu macie umywalki, tu pisuary, no i toaleta. Jest bardzo czysto. Tutaj chyba jakaś taka większa dla inwalidów. Także spoko. A nie, sorry, ta jest dla inwalidów. Tamta jest normalna. I tak to się prezentuje na zewnątrz. Są jakieś automaty tutaj ze słodyczami. Oczywiście mnóstwo rajek, znaczy mnóstwo, no dosyć dużo rajek dla ciężarówek, są rajki dla osobówek. Tutaj jakiś duży plac jest, nie wiem co tutaj jest za plac, ale spoko. Wiem, że tutaj coś jeszcze było, takie miejsca, że można było sobie posiedzieć, gdzieś tam jakieś ławeczki, a tam dalej są po prostu spoko. Kosze na śmieci, kosze z segregacją, spoko, bardzo spoko. A ja chyba stanąłem na miejscu dla busów. Tak? No tak. No ładnie. Ładnie, Adrianku. Nawet nie strzaiłem. No tak. Najlepiej. Jest sporo miejsca. I bus się zmieści. Autobus. Temperaturka jest? Jest. I wyjeżdżamy, proszę Państwa, z tego mopika. 4-5 się wyrysowało bardzo ładnie. Tarczka poszła za okno. I wyjeżdżamy, panowie, wy i panie, wyjeżdżamy. A plan wygląda następująco. Godzina 54 jest na tacho. Czasu jazdy jeszcze nam zostało. No i mam szalony plan przejechać na tym wszystkim 130 km. Mniej więcej 130 km przed Łodzią. Sporo przed Łodzią. Przed Łodzią jest mop ostatni, nie pamiętam jak on się tam nazywa, niedaleko z Gerza jest tam gdzieś taki mopik i tam planuję stanąć. Jak to wyjdzie, nie wiem, czy tam znajdę miejsce, nie wiem, ale myślę, że 130 km jestem w stanie zrobić, jak się nic nie wydarzy. A już z daleka widzę, tam daleko, jakieś niebieskie światełka mrygają.
No, żeby to czasem jakiego korka tu zaradnie ustrugali, bo to wszystko jest możliwe w tych czasach w rękach tych panów. No i to może być jakiś, wiecie, ambarasik. Jadąc sobie myślę, kurczę, czy będę miał na tym parkingu, o którym ja myślałem, miejsce do zaparkowania i to na 24 godziny, tak? Nie wiem, nie mam pojęcia. Zobaczcie, co się dzieje na ostatniej stacji przed tą, na którą ja jadę. Jest cały, widzę ten parking zawalony. Nie ma wolnych miejsc, nie ma wolnych rajek. To jest przejazd, to nie jest rajka. Chyba jedna wolna rajka była. No ale to jest i tak, wiecie, tam widziałem pozostawione za dupami i tak dalej. A ja mam tylko 53 minuty i 43 km na tacho do zrobienia. Także 43 km do celu, a 53 minuty na tacho. Także wiecie, jak to jest. Mało tego czasu na bufor zostaje i obawiam się, że będzie ciężko. I mam nadzieję, że uda mi się nie przekroczyć czasu, że rzeczywiście tam gdzieś się wcisnę i stanę. Najgorsze jest to, że to jest, wiecie, przed Łodzią też ostatnia tak naprawdę pompa i wydaje mi się, że to jest taka pompa, wiecie, no parkują tam ciężarówki, które jeżdżą wokół miasta, wokół tutaj, wiecie, terenów i tak dalej, więc może być ciężko. Dużo dostaw też jest do Łodzi, tutaj te strefy przemysłowe są też dosyć duże wokół Łodzi, także no może być cienko, nie? Dzisiaj jest niby sobota, ale to wiecie, w Polsce sobota na krajówce to jest pracowita sobota. Zresztą jak widać na międzynarodówce też, także to nie jest, nie odchodzi od reguły, ale no zastanawiam się grubo, czy będę miał miejsce do tego, żeby zaparkować na tym parkingu, o którym po prostu myślałem i sobie planowałem. No, dobrze by było, bo tak to bym miał. Dobrze by było, jakbym tam zaparkował w ten sposób. Nie będę tutaj mącił. No, to po prostu byłoby dobrze, jakbym tam zaparkował. No i chwila prawdy, słuchajcie. 24 minuty na tacho. Przed sobą mamy. Za 600 metrów zjedź w prawo. Przed sobą mamy, słuchajcie, mopa, na którego będę zjeżdżał. Zobaczymy, czy się uda zaparkować. Oby tak, proszę, oby tak, oby było jakieś miejsce. Tutaj widzę, już pan na wjeździe stoi. Ale tam tam są wolne miejsca? Czy nie? Tu widzę jakiś parking. Kurde, tam są wolne miejsca. Dobra, spoko. Elegancko. Trochę ciasno, ale wejdzie. Tam wejdzie. Proszę, tu wejdzie. Jest git. I ostatecznie wygląda to tak. Stoimy w takiej rajeczce, elegancko. I teraz można iść coś w końcu zjeść.
przy okazji pokażę wam tutaj jeszcze trochę parkingu. Tutaj są te rajki, przez które przejechałem wcześniej. Tam są jeszcze, widzę, że dwie, trzy wolne. Także spoko. Tam gdzieś pewnie jest jeszcze przejazd zrobiony, no bo inaczej by nie dał rady. Tutaj widzicie, tam jakaś siłka jest. Tutaj są ławeczki, jakiś plac zabaw. Tutaj też rajki. No i z drugiej strony są też rajki. Raz, dwa rzędy oprócz tego. Czyli razem łącznie trzy rzędy z tej strony. Tam widzę, że jest jeszcze jakaś, taki parking chyba jak szpula dla gabarytu. Także spoko. Tu widzicie, jeszcze trochę wolnych rajek jest. Także parkować jest gdzie. No, a ja teraz idę o tam. Tam idę na wyżerkę. Coś opałaszować na raz, dwa. I tyle. Tak wyglądał ten dzień. I jeśli wam się podobał ten odcinek, to zostawcie łapę do góry. Jeśli chcecie zobaczyć kolejnego vloga, to zostawcie suba. I widzimy się w kolejnym vlogu. Na razie. Cześć!